Dzień dobry Państwu. Witam oglądających nas internautów na spotkaniu z cyklu Bliżej Nauki z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony początkowi Wszechświata. Tematykę tę przybliży nam pan profesor Leszek Sokołowski, który jest fizykiem teoretykiem pracującym w Zakładzie Astrofizyki Relatywistycznej i Kosmologii w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się konceptualnymi podstawami fizyki zjawisk grawitacyjnych, relacją ogólnej teorii względności do innych teorii grawitacji oraz matematyczną kosmologią. Poza fizyką interesuje się filozofią w kontekście nauk ścisłych. Jest autorem 3 podręczników akademickich z kosmologii, rachunku tensorowego i szczególnej teorii względności. Zanim oddam głos wykładowcy, pragnę zaznaczyć, że oglądający internauci mogą zadawać pytania na czacie, na które po zakończonym wykładzie wykładowca odpowie. Natomiast chciałbym jeszcze zapowiedzieć mini konkurs dla oglądających internautów. Otóż zaraz po zakończeniu wykładu pan Sokołowski przedstawi Państwu pytanie. Osoba, która pierwsza na czacie odpowie poprawnie na to pytanie, otrzyma książkę, która zostanie przesłana do niej przez nasze biuro promocji. A teraz już zapraszam profesora Sokołowskiego do wygłoszenia wykładu. Bardzo proszę. Dziękuję Państwu. Ja będę dzisiaj mówić na temat, który zatytułowałem w postaci pytania, co wiemy o początku Wszechświata. Ponieważ pokażę tylko jeden obrazek, bo temat jest taki, że tam nie ma co pokazywać, wobec czego będę siedzieć w fotelu i tylko ten jeden obrazek w połowie wykładu się ukaże. Co wiemy o początku Wszechświata? Otóż normalnie przyszłość jest bardziej interesująca, bo to jest to, co przyjdzie, natomiast przeszłość już była. Na ogół najbardziej interesuje nas to, co się stanie przez najbliższe 100 lat, ale zbieranie informacji o tym i prognozowanie przyszłości na 100 lat, to o takie rzeczy należy pytać raczej klimatologów i geofizyków, a nie fizyków i kosmologów. Ja mam mówić o Wszechświecie. Kosmologowie zajmują się przeszłością i przyszłością całego Wszechświata, a nie samej Ziemi. W rezultacie kosmolog zapytany o przyszłość za 100 lat odpowie, że po tym czasie Wszechświat będzie taki sam jak dzisiaj, podobnie jak każdy z nas, niewiele się zmieni w ciągu minuty albo i krócej. W rezultacie kosmolog może przewidywać przyszłość Wszechświata nie za 100 lat, ale za 10 miliardów lat lub później. Z tym, że jeżeli przepowiem Państwu, jaki będzie Wszechświat za 10 miliardów lat, to znajdę się w tej komfortowej sytuacji, że jeżeli ta prognoza okaże się fałszywa, to na pewno Państwo nie będziecie zgłaszać do mnie pretensji. Ja taką prognozę podaję studentom na wykładzie, ale ostrzegam ich, że prognozy są wartościowe tylko wtedy, kiedy są sprawdzalne. Otóż fizyka jest nauką eksperymentalną, natomiast astronomia i kosmologia są naukami obserwacyjnymi. W rezultacie wszelkie koncepcje, wszelkie wyjaśnienia, a tym samym prognozy mają sens, gdy dają się sprawdzić w doświadczeniu lub w obserwacji. Wobec tego lepiej jest mówić o przeszłości Wszechświata. Otóż w przypadku Wszechświata ta przeszłość jest ważna, ponieważ, jak za chwilę wyjaśnię, bardzo daleka przeszłość, bardzo odległa przeszłość Wszechświata całkowicie określiła jego obecną postać. No i najważniejsza tutaj informacja zawarta w tytule tego wykładu głosi, że Wszechświat miał początek, a więc nie istniał od zawsze. Narodził się jakieś 13 miliardów lat temu. Wobec tego możemy zapytać, czy to znaczy, że był czas, kiedy Wszechświata nie było? Otóż nie. Nie było takiego czasu. Dlaczego? Otóż, ażeby w ogóle wyjaśnić, dlaczego Wszechświat w ogóle miał początek, i dlaczego nie były to narodziny w czasie, w jakiejś chwili, w pustej przestrzeni, narodziny Wszechświata, czyli pojawienie się materii, to trzeba najpierw odpowiedzieć
na pytanie, jaka siła ten obecny i przeszły wszechświat spaja. Zaczniemy od tego, co to jest wszechświat. Otóż wszechświat to jest wielkie rojowisko galaktyk. Z kolei galaktyki to są skupiska wielu, wielu miliardów gwiazd, które krążą wokół centrum galaktyki. Kosmologia zajmuje się wszechświatem rozumianym właśnie jako rojowisko galaktyk. Obiekty mniejsze, więc pojedyncze gwiazdy, planety, dla kosmologów są mało istotne. Istotna jest budowa wszechświata w wielkiej skali, czyli na wielkich odległościach, a więc to rojowisko galaktyk. I wobec tego mówimy, że tymi elementarnymi cegiełkami, z których zbudowany jest wszechświat, są właśnie galaktyki, a nie coś mniejszego. Dobrze. No i teraz pytanie brzmi, jaka siła spaja te cegiełki, czyli jaka siła odpowiada za to, że wszechświat ma taką strukturę, jaką ma. Otóż fizycy używają pojęcia ogólniejszego od siły, mianowicie pytają, jakie jest oddziaływanie pomiędzy galaktykami, które je łączy w ten wszechświat. Otóż fizyka zna cztery fundamentalne oddziaływania. Pierwsze z nich jest grawitacja, następne to siły elektromagnetyczne i dwa rodzaje sił jądrowych. Mianowicie tak zwane oddziaływanie jądrowe silne i oddziaływanie jądrowe słabe. I teraz tak, siły jądrowe, te dwa rodzaje sił jądrowych działają tylko w obrębie jądra atomowego i między cząstkami elementarnymi, kiedy cząstki te się zderzają. A więc te oddziaływania mają bardzo mały zasięg rozmiarów jądra atomowego, wobec czego dla kosmologii są bez znaczenia. Dalej. Siły elektromagnetyczne mają dowolnie duży zasięg, ale działają tylko na ładunki elektryczne. Z obserwacji wiemy, że galaktyki nie są naładowane elektrycznie, wobec czego siły między nimi działające nie są elektromagnetyczne i też odpadają. Pozostaje nam siła ciężkości. I dochodzimy do wniosku, że wszechświatem rządzi grawitacja. Rządzi grawitacja, ale kluczowe jest to, jakie własności ma ta grawitacja, jakie prawo nią rządzi. A tutaj zrobimy chwilowy nawrót do tytułu, mianowicie początek wszechświata. Otóż idea, że wszechświat miał początek, pojawia się w zasadzie we wszystkich religiach świata, jakie znamy, i pojawia się w większości systemów filozoficznych, tych dawnych, które mówiły o tym, jaki jest wszechświat. A więc idea jest bardzo, bardzo popularna i powszechna. Natomiast w fizyce z tą ideą początku wszechświata, jego narodzin, był duży kłopot. Fizyka zajęła się tym problemem około połowy XIX wieku i okazało się, że jest trudność. Mianowicie w tym okresie, czyli w połowie XIX wieku, w nauce, w fizyce i w chemii ustalono dwa bardzo ważne prawa zachowania. W chemii wprowadzono prawo zachowania masy. To znaczy w każdej reakcji chemicznej masa wszystkich składników się nie zmienia, jest taka sama przed reakcją i po reakcji. W fizyce wprowadzono prawo zachowania energii. W każdym zjawisku fizycznym energia przed rozpoczęciem tego zjawiska i na jego końcu jest taka sama. Energia może tylko zmieniać postać. Mamy różne rodzaje energii. Mamy energię mechaniczną, mamy energię chemiczną, energię elektromagnetyczną, energię cieplną. Wraz z pojawieniem się fizyki jądrowej została wprowadzona energia jądrowa. Te rodzaje energii mogą wzajemnie w siebie przechodzić, ale zawsze całkowita energia, suma tych wszystkich energii, które się pojawiają, jest stała. Wobec tego mamy kłopot z koncepcją początku wszechświata, z jego narodzinami. Ponieważ narodziny wszechświata to nie jest zmiana jego postaci, ale to jest po prostu stwierdzenie, że przypuszczalnie w pustej przestrzeni pojawiła się znikąd materia. Jeżeli pojawiła się znikąd materia, to mamy niezachowanie ani masy, bo przedtem tej materii nie było, ani energii, bo też przedtem tej energii nie było. W rezultacie fizyka
Pod koniec XIX wieku koncepcję początku wszechświata odrzuciła, ponieważ oznaczałoby to złamanie tych dwóch praw zachowania. Jak się popatrzymy na to, co z książek można wyczytać o tym, co nauka, co fizyka i astronomia twierdziły na początku XX wieku, to opinia była taka, że wszechświat istnieje odwiecznie, nie miał żadnego początku. Z tym były pewne problemy, ale to je możemy sobie darować. W każdym razie przekonanie na początku XX wieku było takie, że wszechświat żadnego początku nie miał i istnieje odwiecznie. Z tym, że tutaj trzeba było, bardzo istotną rzeczą było założenie, że właśnie grawitacja, która odpowiada za budowę wszechświata, czyli spaja galaktyki we wszechświat, jest rządzona prawem powszechnego ciążenia Newtona. I w roku 1915 Einstein stwierdza, że to prawo powszechnego ciążenia Newtona jest tylko bardzo szczególnym, bardzo specyficznym przypadkiem, słusznym tylko w specyficznych sytuacjach, znacznie ogólniejszego prawa grawitacji. To ogólne prawo grawitacji nazwał ogólną teorią względności. To jest dość skomplikowana teoria, więc ja tutaj nawet nie będę próbować jej przedstawiać, natomiast tylko powiem to, co dla nas, dla koncepcji początku wszechświata jest istotne. Otóż ogólna teoria względności jako teoria grawitacji wiąże właśnie to oddziaływanie grawitacyjne z czasoprzestrzenią. Tu pojawia się pojęcie czasoprzestrzeni. Mianowicie w fizyce i w ogóle w każdej nauce przyrodniczej, jak chcemy opisywać jakieś zjawisko, to najbardziej podstawową, najbardziej elementarną informacją, jakie to należy udzielić, to jest zlokalizować to zjawisko w przestrzeni, czyli powiedzieć, gdzie się dzieje, i zlokalizować w czasie, czyli powiedzieć, kiedy to zjawisko zachodzi. Czyli my podajemy lokalizację przestrzeni. Przestrzeń ma trzy wymiary, jak wiemy, i lokalizujemy w czasie, który ma jeden wymiar. Ten czas i przestrzeń są ściśle ze sobą związane, więc je łączymy w jeden obiekt fizyczny, który nazywamy czasoprzestrzenią. Tą czasoprzestrzeń traktujemy jako pewną przestrzeń w sensie matematycznym i przypisujemy jej cztery wymiary, czyli 1 plus 3. No i teraz ta czasoprzestrzeń jest areną wszystkich zjawisk fizycznych, wszystkich zjawisk materialnych. I ta czasoprzestrzeń jest wypełniona kosmiczną materią, czyli tym rojowiskiem galaktyk. Jest tym pojemnikiem na wszechświat. Jako pojemnik wszechświata jest też składnikiem wszechświata. W rezultacie poprawniejsza definicja mówi nam, że wszechświat to jest czasoprzestrzeń i wypełniający ją rojowisko galaktyk. Tą koncepcję czasoprzestrzeni i rojowiska galaktyk, która tę czasoprzestrzeń fizyczną wypełnia, to już wiedziano przed Einsteinem. Natomiast Einstein powiedział coś bardzo istotnego, mianowicie, że grawitacja określa geometrię tej czasoprzestrzeni, rozumianej jako przestrzeń, i skutkiem tego jej oddziaływania grawitacji na czasoprzestrzeń jest to, że tą czasoprzestrzeń zakrzywia. Co to znaczy, że czasoprzestrzeń czterowymiarowa jest zakrzywiona? Tego nie sposób sobie wyobrazić. Podobno są ludzie, którzy to sobie wyobrażają, ale to są bardzo nieliczni i to w zasadzie nie jest potrzebne. Natomiast można sobie wyobrażać pewne modele dwuwymiarowe, czterowymiarowej czasoprzestrzeni. Te dwuwymiarowe modele będą nam tłumaczyły, co to jest zakrzywienie. Mianowicie takim modelem jest zwykła powierzchnia w znanej nam trójwymiarowej przestrzeni. I mamy powierzchnie zakrzywione, których jest dowolnie dużo. Więc mamy powierzchnię kuli, czyli sferę, potem mamy oponę, czyli powierzchnię dętki, mamy powierzchnię gruszki, no i mnóstwo innych powierzchni. Takich zakrzywionych powierzchni mamy mnóstwo. Natomiast kartka jest płaska i tak samo blat tego stołu jest płaski. Więc jest istotna różnica pomiędzy powierzchnią płaską, taką jak blat stołu, a powierzchnią kuli, czyli sferą, czy powierzchnią gruszki, które są zakrzywione. Więc mamy nieskończenie wiele faktycznie zakrzywionych powierzchni dwuwymiarowej, które możemy
sobie wyobrazić i widzimy gołym okiem. I z tego wnioskujemy też, że istnieje nieskończenie wiele zakrzywionych, których nie potrafię sobie wyobrazić, ale zakrzywionych czterowymiarowych czasoprzestrzeni. To nam mówi Einstein. W 2 lata później, po roku 1915, czyli w roku 1917, Einstein zauważył, że teoria względności, ta ogólna, powinna stosować się również do kosmologii, czyli powinna opisywać czasoprzestrzeń nie tylko wokół poszczególnych ciał, czyli na przykład wokół Słońca czy wokół Ziemi, ale powinna opisywać całą czasoprzestrzeń całego Wszechświata. Czyli ogólna teoria względności powinna opisywać też cały Wszechświat. Możemy wrócić do kosmologii. Ponieważ tych czasoprzestrzeni zakrzywionych jest nieskończenie wiele, jak powiedziałem, z tego pytanie, która czasoprzestrzeń, ta matematyczna czasoprzestrzeń, która wynika z teorii Einsteina, może opisywać nam rzeczywisty Wszechświat. Tylko jedna z nich może opisywać, ponieważ Wszechświat jest jeden, co do tego się zgadzamy, bo z czego tylko jedna czasoprzestrzeń matematyczna może pasować do realnego Wszechświata, czyli opisywać fizyczną czasoprzestrzeń. No i więc pytanie, który? Która czasoprzestrzeń? Einsteinowi nie udało się udzielić poprawnej odpowiedzi. Poprawną odpowiedź udzielił kilka lat później, to jest niemal dokładnie 100 lat temu, mianowicie zrobił to w latach 1922-1924 rosyjski matematyk i meteorolog Aleksander Friedman, który w tym czasie pracował w Piotrogrodzie, czyli tym, co dzisiaj się nazywa Sankt Petersburgiem. Friedman zmarł w 1925 roku na tyfus, ponieważ warunki życia w tamtych czasach, w tamtym kraju były okropne, ale przed śmiercią w ciągu 3 lat potrafił podać tak zwany wszechświat Friedmana, czyli tą czasoprzestrzeń przewidywaną przez ogólną teorię względności, która pasuje do realnego wszechświata i w tym sensie od 100 lat znamy tą czasoprzestrzeń, która bardzo dobrze nam opisuje fizyczną czasoprzestrzeń naszego Wszechświata. Ten Wszechświat Friedmana faktycznie występuje w 3 wersjach, ale to jest w tym momencie nieistotne. No i tutaj przedstawię Państwu poglądowy model tegoż Wszechświata. Tutaj ukaże nam się właśnie o coś takiego. Tutaj mamy. Mianowicie widzimy tutaj, ten Wszechświat jest przedstawiony jako dwuwymiarowa powierzchnia, no bo to, tylko to można narysować i sobie wyobrażać. Mianowicie to jest taka dwuwymiarowa powierzchnia, taki wypukły lejek, wypukły stożek albo lejek. Widzimy tutaj, że on ma wierzchołek w punkcie, tutaj jest oznaczony przez T równa się 0 i on się rozciąga w sposób nieograniczony do góry. Ten lejek jest skierowany wierzchołkiem w dół. Otóż według ogólnej teorii względności ten model nam mówi tyle, że fizyczna czasoprzestrzeń to jest sam ten lejek, czyli jego powierzchnia, tego stożka. Natomiast nie istnieje ani wnętrze, ani zewnętrzne. Tutaj mam fizyczny lejek, który troszkę, ponieważ to jest zwykły kuchenny lejek, więc on nie za bardzo się pokrywa z tym, co jest na rysunku, ale to nam nie szkodzi. Tutaj mamy wierzchołek, ten punkt T równe 0 i teraz przestrzeń, trójwymiarowa przestrzeń fizyczna w każdej chwili, tak jak na tym rysunku, jest przedstawiona jako koło, które jest prostopadłe do osi, którą tutaj narysowałem jako oś czasu. A więc kolejne koła, ten cały stożek składa się z zbiorem kół i każde koło jest numerowane chwilą czasu. T1, T2 to są właśnie przestrzenie fizyczne, trójwymiarowe w 2 różnych chwilach czasu. A więc powtarzam, istnieje tylko ten stożek, czyli ten lejek. My jesteśmy przyzwyczajeni, jak patrzymy na ten fizyczny lejek, to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że on jest włożony w trójwymiarową przestrzeń, co ma wnętrze tutaj i zewnętrzne tutaj, to wszystko, co jest na zewnątrz tego lejka.
ale według ogólnej teorii zmienności, jeżeli to ma być model czterowymiarowej fizycznej czasoprzestrzeni, to ani wnętrze, ani to całe zewnętrze nie istnieją. Istnieje tylko ten lejek, istnieje tylko przestrzeń, czyli te okręgi, poziome okręgi na tym lejku i chwila początkowa w t równym zero. Ten lejek się rozszerza i na tym rysunku i tutaj, co oznacza, że te koła przedstawiające przestrzeń są coraz większe i to oznacza, że wszechświat się rozszerza. Przestrzeń jest coraz większa. Startując z punktu t równe zero, ona jest coraz większa i się nieograniczenie rozszerza. To właśnie nazywamy rozszerzeniem się wszechświata. Rozszerzenie się wszechświata polega na tym, że przestrzeń tutaj przedstawiona jako te okręgi się rozszerza. No i teraz to, co dla nas jest najbardziej ciekawe, to co jest tematem mojego wykładu, jest właśnie wierzchołek tegoż lejka, czyli stożka, mianowicie ten punkt oznaczony napisem t równa się zero. To jest punkt początkowy. Jak będziemy się cofać wstecz w czasie, czyli idziemy w dół, to te koła przedstawiające nam przestrzeń kurczą się, aż w punkcie t równe zero kurczą się do punktu. I to jest, czyli to oznacza, że cała trójwymiarowa przestrzeń wszechświata w punkcie t równym zero kurczy się do punktu. I to jest tak zwana w fizyce pierwotna osobliwość wszechświata. Cała przestrzeń i zawarta w niej oczywiście materia kurczą się do punktu, dokładnie do punktu. W kosmologii tą osobliwość pierwotną nazywamy wielkim wybuchem. I ten wielki wybuch, nazwa jest dość efektowna, pochodzi z języka angielskiego i historycznie rzecz biorąc była nazwą, która była raczej próbą drwiny z tego modelu, ponieważ wielu fizyków odnosiło się do koncepcji narodzin wszechświata w pierwotnej osobliwości. No, odnosili się do tego bardzo krytycznie. Nazwali to po angielsku wielki, a właściwie duży boom, Big Bang. Na polski to przetłumaczymy jako wielki wybuch. I ten termin lekceważący Big Bang, duże boom, wszedł do literatury naukowej w sposób całkowicie poważny. Obecnie jest to jak najbardziej poważny termin naukowy. W każdym razie mamy ten wielki wybuch, w którym narodził się wszechświat. To jest moment narodzin i przestrzeni, ponieważ przestrzeń zaczyna się rozszerzać z tego punktu osobliwego. Te koła zaczynają mieć promień większy od zera. Jest momentem narodzin czasu. Mianowicie czas zaczyna się od tego punktu. Przyjmujemy oczywiście to jako ten punkt, jako punkt, gdzie czas jest równy zeru. I czas narasta w górę, natomiast poza stożkiem czas nie ma żadnego sensu. Czas istnieje tylko wtedy, kiedy istnieją te koła na stożku, czyli kiedy istnieje przestrzeń. Bez przestrzeni nie ma czasu, a bez czasu nie ma przestrzeni. Wobec tego bardzo często zadawane pytanie, a co było wcześniej przed tym wielkim wybuchem? Takie pytanie po prostu fizycznie nie ma sensu. Nie ma sensu dlatego, że przed wielkim wybuchem w ogóle nie można mówić, że było. Termin było to jest czas. Tutaj mamy kłopot w ogóle z używaniem, z językiem, ponieważ w języku, każdym w języku, wszelkie czynności, w ogóle mówienie już o tym, coś istnieje czy nie istnieje, odnosi się do czasu. Czyli zakładamy, że istnieje czas i mówimy, że w czasie coś istnieje, albo w jakimś czasie coś nie istniało i dopiero po pewnej chwili to coś istnieje. Natomiast tutaj czas rodzi się razem z przestrzenią i razem z materią. A więc przed t równe zero po prostu nie istnieje. Tam istnieje dokładna, to jeszcze raz to pokażę, poniżej tego punktu osobliwego, tego wielkiego wybuchu istnieje, jest tylko nicość, czyli nie ma nic.
Pytanie, no to dlaczego ten wszechświat narodził się z tej pierwotnej osobliwości? Dlaczego wszechświat wyłonił się z nicości, dokładnie rozumianej nicości? Otóż odpowiedzi na to nie znamy, nie wiemy. Ponieważ jak cofamy się wstecz w czasie i dochodzimy do tego punktu osobliwego, do T równego zero, to cała przestrzeń, jak powiadam, kurczy się do punktu i czas i przestrzeń w tym punkcie znikają. I wobec tego na ten temat nie potrafimy naukowo powiedzieć nic. Na to, żeby metodami fizyki czy jakichkolwiek nauk przyrodniczych opisywać wszechświat, musimy mieć normalną przestrzeń, normalny czas, czyli normalną czasoprzestrzeń. Czyli według aktualnej wiedzy, tego co wiemy w sposób wiarygodny, ten punkt osobliwy, czyli narodziny wszechświata, to jest kres poznania naukowego. On jest poza zasięgiem badań naukowych. Oczywiście to stwierdzenie, że początek wszechświata jest poza zakresem badań naukowych, to się bardzo wielu naukowcom nie podoba i próbują jakoś tą trudność obejść, jakoś powiedzieć, co tam w tej osobliwości się działo. Jak na razie żadna z tych idei, jest ich dość dużo w ostatnich kilkudziesięciu latach, żadna nie uzyskała uznania, żadna nie jest przekonująca, więc możemy sobie to darować. Czyli należy po prostu powiedzieć, że według aktualnej wiedzy najprawdopodobniej, bo to też nie, mimo wszystko nie jest pewne, ale najprawdopodobniej wszechświat miał początek w czymś, co wygląda jak matematycznie według teorii grawitacji Einsteina, jak pierwotną osobliwość, czyli to, co w kosmologii nazywamy wielkim wybuchem, ale na temat tej osobliwości nie wiemy praktycznie nic. No to wobec tego pytamy, co było po wielkim wybuchu, tuż po nim, co tam się działo. Otóż wiarygodnie o tym najkrótszym przedziale czasu tuż po wielkim wybuchu wiarygodnie wiemy bardzo niewiele, praktycznie nic. Mamy tylko rozmaite hipotezy, które są tylko hipotezami. Otóż całą historię wszechświata od wielkiego wybuchu do chwili obecnej dzielimy na kilka er. Obecnie żyjemy w tak zwanej erze galaktycznej, bo istnieją galaktyki i ta era istnieje już od ponad 13 miliardów lat. Natomiast przed tą erą galaktyczną istniał tak zwany młody albo wczesny wszechświat i tą historię tego wczesnego wszechświata, bardzo krótko, ja za chwilę o tym będę mówić, dzielimy na 6 er. To jest taki dość dokładny podział, czasami się tych er wprowadza mniej. Pierwsze dwie ery są takie, że pierwszą erę nazywamy erą kwantowej grawitacji, drugą erę nazywamy erą wielkiej unifikacji. Wprowadzamy te dwie ery, ale faktycznie o nich wiemy bardzo mało, praktycznie nic. Mianowicie powód jest taki, że one są, jak to mówią fizycy, są schowane za horyzontem fizyki. Co to jest horyzont fizyki? Pojęcie horyzontu fizyki to działa podobnie jak zwykły horyzont geograficzny. Jak mamy horyzont geograficzny, to widzimy to, co jest przed horyzontem, a to, co jest za horyzontem, czyli czasami się mówi pod horyzontem, to już jest niewidoczne. I podobnie jest z horyzontem fizyki. Przed horyzontem fizyki mamy zjawiska fizyczne, które możemy albo wytworzyć w laboratorium, albo możemy obserwować we wszechświecie, jeżeli trudno jest wytworzyć je w laboratorium. I wobec tego możemy je opisywać teoriami, które możemy testować znowu na tych zjawiskach, które widzimy przed horyzontem fizyki. Wobec tego jesteśmy w stanie wcześniej czy później uzyskać teorie, które są wiarygodne. A więc przewidują nowe zjawiska i okazuje się, że te nowe zjawiska rzeczywiście zachodzą przed horyzontem fizyki. Natomiast za horyzontem fizyki są te zjawiska, których nie widzimy ani nie potrafimy ani wytworzyć w laboratorium, ani nie widzimy w tym wszechświecie, który możemy obserwować. A więc to są zjawiska hipotetyczne, właśnie zjawiska, które mogą zachodzić tuż po wielkim wybuchu we wszechświecie, ewentualnie mogą zachodzić we wnętrzu czarnych dziur.
Do wnętrza czarnych dziur nie mamy dostępu z różnych powodów. Podobnie też nie mamy do obserwacyjnego dostępu do wielkiego wybuchu i okresu tuż po nim. W rezultacie przypuszczamy, że tam zachodziły rozmaite hipotetyczne zjawiska, bardzo egzotyczne i dla nas w dużym stopniu niewyobrażalne. I te zjawiska próbujemy opisywać hipotetycznymi teoriami, które też nie potrafimy w sposób wiarygodny sprawdzać. Otóż ten okres, z tego skoro niewiele na ten temat wiemy, to pytanie, po co dzielić ten okres na dwie ery? Otóż dzielimy go na dwie ery, ponieważ istnieją rozmaite hipotezy mówiące o tym, co tam się działo. I właśnie te hipotezy powodują, że mówimy najpierw o erze kwantowej grawitacji, a potem o erze wielkiej unifikacji. Ponieważ te hipotezy są, jak powiadam, dotyczą zjawisk za horyzontem fizyki, więc obecnie nie jesteśmy w stanie tych hipotez w jakikolwiek sposób sprawdzić i one są w dużym stopniu wciąż są bardzo kontrowersyjne. Więc nie ma co tłumaczyć, co to była kwantowa grawitacja, niewielka unifikacja. Istotne jest to, że te dwie ery tkwiące za horyzontem trwały bardzo krótko. Mniej niż jedną miliardową część sekundy od wielkiego wybuchu. Więc bardzo krótko. To jest jedna miliardowa sekundy, to jest czas znacznie, to jest czas dłuższy niż czas przelotu światła na odległość równą średnicy atomu. A te dwie ery trwały tak bardzo krótko. Otóż przypuszczamy, że pod koniec tej ery wielkiej unifikacji zaszło coś takiego, że ustały te egzotyczne, hipotetyczne zjawiska, o których praktycznie nie wiemy, które dominowały tam po wielkim wybuchu, że materia przyjęła formę taką, jaką znamy obecnie z eksperymentów, a więc to nie jest coś bardzo egzotycznego, ale to jest już ta materia, z którą znamy, i że przestrzeń rozszerzyła się na tyle, że mamy tutaj, wszechświat się rozszerza na początku najszybciej, ten stożek, widzimy tutaj jest taki wypukły u dołu, że przestrzeń rozszerzyła się na tyle, że już obowiązuje ogólna teoria Einsteina, czyli że mamy zwyczajną czasoprzestrzeń opisaną właśnie tym wszechświatem Friedmana. To są te pierwsze dwie ery. Po nich następują dwie ery już, które są przed horyzontem fizyki, wobec czego możemy coś już, mamy już, opis, materia już jest w takich stanach, które znamy z laboratorium i tam już możemy stosować teorie, które są w miarę wiarygodne. Te dwie ery noszą nazwy, tutaj podaję te egzotyczne nazwy, mianowicie kwarkowo-gluonowa. To jest pierwsza z tych dwóch er i druga to jest era hadronowa. Podaję te nazwy dla tych z Państwa, którzy z tymi nazwami kwarki, gluony i hadrony się spotkali. Istotne jest to, że pod koniec tej drugiej z tych er, czyli hadronowej, wszechświat ma wiek poniżej 1/1000 sekundy. Czyli pierwsze cztery ery wszechświata trwały poniżej 1/1000 sekundy. Tym niemniej w tym bardzo krótkim czasie zdarzyło się bardzo dużo. Zdarzyło się bardzo dużo i bardzo istotnych dla nas rzeczy. Dlaczego? Mianowicie tutaj można mieć wątpliwość, czy badanie tak wczesnej, tak krótkiej historii Wszechświata w ogóle ma sens? Czy to nie jest próżna ciekawość? Otóż nie. Mianowicie według tej aktualnej wiedzy z fizyki, jaką dysponujemy, ewolucja Wszechświata, czyli jego historia, jest ściśle deterministyczna. Jest ściśle deterministyczna. To oznacza, że różni się w sposób zasadniczy od tego, co rozumiemy zwykle przez historię, czyli przez historię społeczną, historię tego czy innego państwa czy narodu. Różnica jest bardzo, bardzo istotna. Mianowicie, gdybyście Państwo na przykład chcieli wytłumaczyć jakiemuś cudzoziemcowi, wytłumaczyć, dlaczego w Polsce dzieje się to, co się dzieje, to trzeba byłoby oczywiście nawiązać do historii. Czyli, żeby to porządnie mu wytłumaczyć, należałoby wspomnieć o rozbiorach, potem o epoce zaborów, pierwsza wojna, druga wojna światowa, okres komunistyczny, no i potem Polska
już od 30 lat niekomunistyczna, demokratyczna. Natomiast nawiązywanie do średniowiecza czy renesansu nie ma sensu. Dlatego, że każde następne wydarzenie jest w dużym stopniu niezależne od tego, co działo się wcześniej. Nawet jak zaczniemy od rozbiorów, to dalszy bieg historii przez ponad 200 lat mógł przyjmować bardzo różne postaci. Mogło się za każdym razem, jak patrzymy w przyszłość, to po danym zdarzeniu mogło się zdarzyć mnóstwo różnych rzeczy i zdarzyło się tylko jedna z nich, ale inne też mogły mieć miejsce. Czyli zawsze historia ludzkości jest w dużym stopniu nieprzewidywalna. Natomiast historia wszechświata, jego ewolucja jest ściśle deterministyczna, czyli że ta globalna postać wszechświata, znowu nie to, co się dzieje na Ziemi, nie historia Układu Słonecznego, ale historia wszechświata, tego rojowiska galaktyk, jest całkowicie wyznaczona przez to, została wyznaczona przez to, co działo się bardzo wcześnie, czyli co działo się w pierwszej sekundzie wszechświata, a nawet w znacznie krótszym okresie. Pierwszy drobny ułamek sekundy po wielkim wybuchu był kluczowy. Wtedy zdarzyło się to, co ustaliło, jak wszechświat wygląda dzisiaj po 13 miliardach lat i jak będzie wyglądać za wiele miliardów lat w przyszłości. Więc przypuszczamy, że to ustalenie, jak będzie wszechświat wyglądać dzisiaj i w przyszłości, nastąpiło bardzo wcześnie, jeszcze za horyzontem fizyki, mianowicie właśnie w tej erze wielkiej unifikacji. Mianowicie w tej erze, przypuszczamy, że w erze wielkiej unifikacji zaszły dwa ważne procesy, mianowicie tak zwany proces inflacji i tak zwana kosmiczna bariogeneza. O inflacji nie będę mówić, bo to jest proces, który jest wciąż hipotetyczny. Natomiast istotna jest bariogeneza, bo ona jest kluczowa dla naszego wszechświata. Co to było? To trzeba odwołać się do fizyki. Znowu, mianowicie fizyka powiada nam, że wszelka materia, którą znamy, jest zbudowana z atomów, a atomy, jak wiemy, zbudowane są z elektronów i jądra atomowego, a z kolei jądro atomowe jest zbudowane z protonów i neutronów. Elektrony, protony i neutrony to są trzy rodzaje cząstek elementarnych. Tych cząstek elementarnych jest więcej, ale interesują nas te trzy rodzaje cząstek. I każdy z tych trzech rodzajów cząstek posiada swoją antycząstkę. Taka antycząstka posiada w zasadzie te same własności fizyczne jak cząstka. Różni się od niej przede wszystkim ładunkiem elektrycznym. A więc elektron ma ładunek ujemny. Ten właściwy elektron, który znamy, nazywamy wobec tego negatonem. I on ma antycząstkę, mianowicie antyelektron, który nazywamy pozytonem, ponieważ ma dodatni ładunek elektryczny. Proton jest dodatnio naładowany i antyproton ma ładunek ujemny. Poza tym jest bardzo podobny do protonu. No i jest jeszcze antyneutron. Neutron nie ma ładunku elektrycznego, więc i neutron, i antyneutron są neutralne elektrycznie, ale ponieważ neutron ma budowę, jest cząstką złożoną, wobec czego te jego składniki się różnią, więc antyneutron różni się od neutronu. Więc mamy cząstki i antycząstki. I teraz kluczową rzeczą jest to, że jeżeli cząstka i antycząstka tego samego rodzaju oczywiście się spotkają, to dochodzi do anihilacji. Mianowicie jak się spotka elektron z antyelektronem, czyli negaton z pozytonem, to następuje anihilacja. Obie cząstki zamieniają się w czyste promieniowanie elektromagnetyczne, czyli tak zwane fotony. Więc powtarzam, elektron i pozyton zderzając się dają dwa fotony. Podobnie jak się proton i antyproton spotkają, to zamieniają się na inne cząstki, które w końcu zamieniają się też na fotony. Podobnie jest neutron i antyneutron też anihilują. Te procesy są bardziej złożone, ale w każdym razie możemy w uproszczeniu przyjąć, że efektem anihilacji cząstki i antycząstki jest czyste promieniowanie elektromagnetyczne, czyli fotony. Dobrze, no i teraz tak. Jak mamy te antycząstki, czyli mamy antyelektron, antyproton i antyneutron, możemy z nich zbudować antyatom,
I możemy z tych możemy zbudować antyatomy wszystkich znanych 100 pierwiastków chemicznych. To będą wówczas antypierwiastki zbudowane z antyatomów i dostaniemy w ogóle makroskopową antymaterię zbudowaną z antyatomów. Ta antymateria ma wszystkie własności fizyczne i chemiczne, dokładnie takie same jak materia, którą znamy, tylko poza tym właśnie, że te składniki, które są naładowane, mają przeciwne ładunki elektryczne do materii. Czyli powtarzam jeszcze raz, antyatom jest elektrycznie obojętny, ale składa się z dodatnio naładowanego antyelektronu, czyli pozytonu i ujemnie naładowanego antyjądra. Powtarzam to, co jest bardzo istotne, że ta antymateria fizycznie niczym się nie różni od materii. Czyli możemy sobie wyobrazić, że istnieje cała planeta antyziemia zbudowana z antymaterii, a na niej żyją ludzie tak samo wyglądający jak my, czyli antyludzie. I ta antyziemia i antyludzie niczym by się nie różnili od nas. I z tym, że gdyby nie daj Boże, gdybyśmy się spotkali z takim antyczłowiekiem, doszłoby do anihilacji, czyli człowiek i antyczłowiek nas zniknęliby, natomiast powstałaby gigantyczna, ale to gigantyczna ilość energii w postaci promieniowania. Czyli, że nie jest wskazane, żeby materia spotkała się z antymaterią, bo następuje potężny wybuch i obie znikają. Istotne jest to, co fizyka twierdzi właśnie, że materia i antymateria są dokładnie względem siebie symetryczne, między, można powiedzieć, tak jak lewa i prawa dłoń. One są dokładnie symetryczne. To oznacza, że jeżeli wracamy teraz do kosmologii, to oznacza, że w takim razie w wielkim wybuchu, jeżeli powstała materia, to tak naprawdę powinna powstać nie tylko materia, czyli protony, neutrony, elektrony, ale również antymateria. Antyelektrony, antyprotony, antyneutrony. I ponieważ jest symetria, powinny powstać w równej ilości. No i teraz, według naszej fizyki, która nam mówi, co się działo w tych erach, które już mamy przed horyzontem, w tej erze kwarkowo-gluonowej i hadronowej, to fizyka nam mówi, że w tym krótkim czasie, w tej krótkiej chwili, już mniej niż sekundę po wielkim wybuchu, cała przestrzeń, która, jak wiemy, się rozszerza, jest wypełniona gorącą plazmą cząstek i antycząstek, w równych ilościach i one są dokładnie wymieszane. Tak jak w znanej bajce Max z piaskiem są wymieszane. No i teraz patrzymy się na ten bardzo wczesny wszechświat. On jest wypełniony tą plazmą cząstek i antycząstek, które są dokładnie wymieszane. Ta plazma jest bardzo gęsta, bardzo gorąca i stale się rozszerza, bo przestrzeń się rozszerza. Plazma dokładnie wypełnia całą przestrzeń. Przestrzeń się rozszerza, wobec czego plazma się rozszerza, wobec czego się rozrzedza i gęstość maleje i również w wyniku rozszerzenia się ta plazma się ochładza. No i w pewnym momencie ta plazma się rozrzedza na tyle i ochładza na tyle, że cząstki i antycząstki mogą się spotkać i anihilować. Tam można by dyskutować, dlaczego takie procesy anihilacji nie mogły zajść wcześniej, ale to już tę kwestię pomijam. Istotne jest to, że mniej więcej w niepełną sekundę po wielkim wybuchu ta plazma jest na tyle rozrzedzona i rozszerzona i ochłodzona, że cząstki i antycząstki mogą się ze sobą spotkać i anihilować. No i wobec tego mamy problem. Ponieważ ta plazma była wymieszana, wobec czego spotykają się pary. Cząstka, antycząstka, czyli elektron i antyelektron, proton, antyproton i anihilują. Jeżeli według symetrii, o której nam mówi fizyka, w tym bardzo wczesnym wszechświecie była dokładnie tyle samo materii i antymaterii, to było tyle samo par złożonych z cząstki i antycząstek. Wszystkie cząstki i antycząstki były sparowane, a w pewnym momencie te pary mogły anihilować.
Jeżeli tak, no to mniej więcej w pewnym momencie, niepełną sekundę po wielkim wybuchu, te wszystkie pary powinny anihilować. Cała materia i cała antymateria znikają. Co zostaje? Zostaje tylko promieniowanie elektromagnetyczne, czyli fotony. Czyli zostaje tylko promieniowanie, które jest, istnieje w tej rozszerzającej się przestrzeni i potem można wykazać, że wówczas to promieniowanie ma coraz dłuższe fale. No i w takim razie, co się dzieje we Wszechświecie? Wszechświat jest pusty, nie ma w nim ani materii, ani antymaterii, jest tylko promieniowanie, wobec czego nie ma atomów, nie ma gwiazd, nie ma planet. No jest problem. Problem polega na tym właśnie, że według fizyki nie istnieje żaden proces fizyczny, który jak mamy tą pierwotną plazmę, w której materia i antymateria są dokładnie między sobą wymieszane, to nie ma procesu, który by je rozdzielił. A więc nie może być tak, że w pewnym momencie nastąpiło ich rozdzielenie. W jednej części wszechświata była materia, w drugiej części wszechświata była antymateria. Czegoś takiego nie ma. One są cały czas wymieszane, dokładnie wobec czego dochodzi do tej anihilacji. No to w takim razie dostajemy wszechświat, w którym, który nie ma nic wspólnego z naszym wszechświatem, bo jest tylko promieniowanie, nie ma żadnych atomów. Wobec tego, skąd się wzięły gwiazdy i planety? Jedyna odpowiedź, jaką może dać fizyka, polega na tym, że w tym bardzo wczesnym wszechświecie, w ułamek sekundy po wielkim wybuchu, kiedy istniała ta gorąca plazma materii i antymaterii przed anihilacją, ich ilości nie były dokładnie równe wbrew tej symetrii, tylko że istniała pewna niewielka nadwyżka materii nad antymaterią. I można ocenić, że w tej plazmie mniej więcej na każdy miliard par cząstek antycząstka, czyli elektron, pozyton i proton, antyproton, istniał jeden niesparowany elektron, jeden niesparowany proton i jeden niesparowany neutron. Efekt był taki, że kiedy w niepełną sekundę po wielkim wybuchu te wszystkie, ten miliard par anihilował, no to pozostał ten jeden elektron, jeden proton, jeden neutron. A więc bardzo niewielka nadwyżka, powtarzam, jedna cząstka na miliard cząstek i antycząstek. Nadwyżka bardzo niewielka. Ale z tej niewielkiej nadwyżki, drobnej nadwyżki, powstał cały współczesny wszechświat. No i problem polega na tym, skąd się ta nadwyżka wzięła. Dlaczego była akurat taka mała? Dlaczego materii na przykład nie było dwa razy więcej niż antymaterii? Tylko powtarzam, jedna nadwyżkowa cząstka na miliard par cząstka antycząstki. No więc tego nie wiemy. Tego nie wiemy i powstanie tej nadwyżki właśnie nazywamy bariogenezą. I to jest wielka zagadka. To jest wielka zagadka, dlaczego we wszechświecie, w którym według fizyki materia i antymateria są dokładnie symetryczne, istniała nadwyżka, istniała ta drobna nadwyżka materii tuż po wielkim wybuchu. Na ten temat jest mnóstwo hipotez, ale żadna z nich nie jest przekonująca. Także nie będę o nich mówić. W każdym razie przypuszcza się obecnie, że tak, po pierwsze, przyjmujemy, że taka nadwyżka musiała powstać i że to musiał być proces, który musiał zajść bardzo wcześnie, mianowicie też już nie w tej erze kwarkowo-gluonowej czy hadronowej, o których wiemy sporo, o fizyce w tych erach wiemy sporo, tylko musiał zajść wcześniej, musiał zajść za horyzontem fizyki, kiedy zachodzą rozmaite egzotyczne procesy i tam możemy, w te egzotyczne procesy możemy wsadzić właśnie ten proces bariogenezy, czyli wytworzenia się nadwyżki materii nad antymaterią. Na ten temat jest wiele hipotez, ale żadna z nich nie jest jak na razie przekonująca, więc na tej zagadce, proszę Państwa, zakończę. To tyle można w miarę powiedzieć, w miarę wiarygodnie powiedzieć o początku wszechświata. Proszę Państwa, jeszcze tutaj jeden komentarz do tego. Mianowicie starałem się tutaj mówić o tym, co o początku wszechświata i o tym, co działo się tuż po tym początku, wiemy w miarę wiarygodnie.
Dlatego, że jej hipotez jest mnóstwo, które uzupełniają to naszą niewielką wiedzę na ten temat. Ten wykład znajdzie się w internecie i trwać będzie, może nie do końca świata, ale do końca internetu. Więc jest możliwość, że za 10 lat państwo zajrzycie do tego wykładu i powiecie, a teraz w gazetach piszą, że wtedy to było zupełnie inaczej. Żeby uniknąć tego, że ten wykład się całkowicie zdezaktualizuje w ciągu iluś tam lat, więc staram się mówić o tym, co w chwili obecnej uważa się za wiarygodne i co powinno przetrwać dość długi czas. Podkreślam, ta wiedza jest niewielka, ale jest w miarę wiarygodna, więc jest nadzieja, że to, co państwo usłyszycie, nie trzeba będzie anulować za kilka czy kilkanaście lat. Proszę państwa, no i zgodnie z tradycją ostatni element tego wykładu, mianowicie wspomniana przez pana profesora Goldę na początku ten mini konkurs. Tutaj okazuje się pytanie, na które zachęcam państwa odpowiedzieć. Mianowicie pytanie brzmi, czy istnieją antygwiazdy? Do tego pytania proponuję cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna i trzeba ją wskazać. Pierwsza odpowiedź brzmi tak, ale daleko stąd, bo materia i antymateria zostały rozdzielone w całym wszechświecie. Odpowiedź B. Nie, bo wszelka materia szybko się rozpada. Odpowiedź C. Nie, bo wszystkie antycząstki anihilowały z cząstkami, zanim wszechświat osiągnął wiek jednej sekundy. I czwarta odpowiedź. Nie, bo antygrawitacja nie dopuszcza do skupienia się antymaterii w większe ciała. I zachęcam państwa do udzielenia odpowiedzi mailowej na podany tutaj adres promocja@uj.edu.pl. Dziękuję państwu za uwagę.